Dzień dobry. Dobry wieczór, w zasadzie już jest wieczór, jest ciemno. Witam wszystkich w Klubie Proza we Wrocławskim Domu Literatury. Dziś, ja nazywam się Waldek Mazur i będę miał przyjemność, zaszczyt przede wszystkim, poprowadzić dzisiaj rozmowę z panią Romą Ligocką. Dzień dobry, pani Romo, dobry wieczór. I na początek kilka takich informacji technicznych, bo spotkanie, jak teraz większość spotkań literackich, odbywa się w trybie hybrydowym, czyli jest z nami publiczność tutaj w Prozie, którą było zresztą słychać. Jesteśmy także obecni u czytelników, czytelniczek pani Romy w domach, na telefonach, na komputerach. Można śledzić rozmowę na Facebooku. I w ten sposób... Od strony technicznej oczywiście w którymś momencie oddamy państwu głos, żeby zadawać pytania. Także tym z państwa, którzy śledzą nas w internecie, zachęcam zatem do zadawania pytań w komentarzach pod transmisją, gdziekolwiek państwo ją śledzą. Ja w którymś momencie będę zerkał tutaj do telefonu, nie dlatego, że jestem źle wychowany i niekulturalny, tylko dlatego, bo koleżanka będzie mi podsyłać pytania od publiczności. Tutaj państwo z kolei, jeżeli będą chcieli zabrać głos, proszę o podnoszenie ręki także w trakcie, na początku rozmowy, kiedy uznają, że któryś wątek wymaga dalszego, powiedzmy, pociągnięcia, może nam przerywać. Tak już pani Romie tłumaczyłem wcześniej, to spotkanie jest i dla pani, i tutaj dla państwa. To państwa pytania powinny wybrzmieć. Pani Romo, a na początek chciałem pogratulować z dwóch powodów. Po pierwsze, tej oto książki, Siła Rzeczy. Tutaj też ważna rzecz na początek, pretekstem do dzisiejszego spotkania jest oczywiście wydanie w tym roku tej książki nakładem Wydawnictwa Literackiego, głównego organizatora tego spotkania, sprawcy, że pani Roma do Wrocławia trafiła. Ale też chciałem pogratulować chyba jubileuszu, bo jeżeli dobrze wyczytałem we wszelkich notkach internetowych biograficznych, to dokładnie 20 lat temu, w 2001 roku, zaistniała Roma Ligocka, pisarka. Wtedy ukazała się Dziewczynka w czerwonym płaszczyku. Mikrofon, pani Romo. I od razu chciałem zapytać, czy... Mikrofon. To jest prawda, działa? To jest 20 działa? Lat. Działa, funkcjonuje. No super. I czy te 20 lat to jest jakiś pretekst do pewnego rodzaju podsumowania swojego pisania? To sprawia... Taka okrągła rocznica, że... Młody człowieku, shut up. Daj mi się przywitać. Milknę. Nie, to z całym szacunkiem. Jasne. To był tylko żart. Tak zwany slapstick. Bo chciałam powiedzieć, że dobry wieczór, zimny wieczór, ale właściwie ciepły wieczór i o to, żeby był ciepły, zadbamy. Ja ciągle nie mogę się przyzwyczaić, że jesteśmy takim wąskim gronem, bo te ostatnie 20 lat, o których pan wspominał, do których zaraz wrócę, to były takie lata, kiedy naprawdę bardzo dużo ludzi czyniło mi tą przyjemność i zaszczyt, że przychodziło na te spotkania, ale myślę sobie, że w takiej sytuacji, ponieważ ja to najbardziej odczuwam to, co widzę i czuję, czyli was tutaj na sali, to sobie myślę, że każda osoba z nas będzie liczyła przynajmniej za troje, czyli nas jest przynajmniej ze 100 osób i tak się będziemy traktować. I dlatego dziękuję każdemu z osobna właśnie, że tutaj jest, że przyszedł, że w jakiś sposób daje mi odczuć, że jesteśmy naprawdę żywi i prawdziwi, a nie tylko wirtualni. A to tak rzeczywiście, jak pan pytał, dziękuję przy okazji za zaproszenie, za to, że mogę tu być. Fantastyczne miasto ten Wrocław. Tak jechaliśmy z panem Marciniem, to mówimy, Boże, dlaczego w Krakowie nie jest tak jak tutaj? Tak ładnie. Ale pani nie ma na myśli teraz wrocławskich korków. No korki są wszędzie, ale ja myślę ten jakiś taki wdzięk europejskiego miasta, które Wrocław ma, a który Kraków niestety gubi. Kraków jest jak taka kurtyzana, która ma za dużo klientów. No i,
nie zawsze to jej służy, chociaż przynosi dochód. Więc dziękuję za zaproszenie, a wracając do pana pytania, to rzeczywiście 20 lat temu byłam młodziutką, debiutującą autorką. Dałam sobie trochę czasu przedtem w życiu na tym, żeby dojrzeć do pisania. Kiedyś mój, bo ja zawsze byłam takie jak dziewczyny, które biegają za jazzmenami czy innymi tam muzykami rockowymi, to ja zawsze tak starałam się być w gronie pisarzy, patrzeć na nich, słuchać, jakoś tak ich chłonąć. I jeden z pisarzy właśnie mi powiedział, że prawdziwą dobrą prozę pisze się po 50. Ja sobie myślałam, człowieku, ja mam 20 lat, jakie 50? W ogóle czegoś takiego nie ma jak 50. To w kinie może, ale... No ale tak się złożyło, że właśnie po 50 zadebiutowałam, no i jest to no jakaś najlepsza rzecz, jaka mi się w życiu zdarzyła, dlatego że zmieniła mnie zupełnie, zmieniła mój stosunek do ludzi, do siebie samej, dała mi odwagi, dała mi jakieś poczucie sensu tego wszystkiego, no i właśnie, żeby ten sens wypełniać, jesteśmy tu razem. A dlaczego musiała pani tyle czekać na to, żeby wziąć się do pisania? W sensie próbowała pani innych dziedzin artystycznych także, pracowała w teatrze, maluje pani, jest malarką. To pisanie pani postrzegała jako coś, bo tutaj z tej książki Siła Rzeczy też wybije taka straszna skromność. Kiedy pani tutaj opowiadała o swoim pobycie w Nicei, to uderza z tej książki, zresztą innych także, ta skromność. Staje pani przed restauracją i nie zastanawia się, czy do niej wejść, nie wypada. To jest restauracja dla wyższych sfer, niejako. Nie wszystko tutaj można wytłumaczyć zasobnością chociażby portfela, co też pani tutaj w tej książce gdzieś tam podsumowuje, co nakreśla. Czy to pisanie było czymś, w czym pani jeszcze wcześniej się nie czuła pewnie i potrzebowała jakiegoś, powiedzmy, ośmielenia? Ono się działo już wcześniej właśnie jako u Romy Ligockiej, 20-latki, 30-latki? Ja pisałam zawsze, nie tylko jako 20-latka, 30-latka, ale jako mała dziewczynka, bo jak często opowiadam, jedyną zabawką, jedynym przedmiotem, jakie to dziecko, którym byłam, posiadało, to było ołówek i papier, więc można było albo rysować, albo pisać. Nie było zabawek, nie było lalek, nie było też rówieśników. No taka pandemia była powojenna. I dlatego ja pisałam zawsze, tylko od pisania do takiej świadomości, że teraz możesz pokazać to ludziom. Ja przede wszystkim bardzo dużo czytałam w życiu. Kiedyś mówili do mojej mamy, idź z nią do lekarza, bo ona strasznie dużo czyta. Więc i im więcej się czyta, tym więcej nabiera się właśnie skromności i pokory, bo się wie, że inni też pisali i to całkiem nieźle. Więc ja zawsze mierzyłam się z tymi innymi i nie byłam pewna, czy ja sprostam temu zadaniu. Chciałam napisać książkę, myślałam, że to będzie jedna, w tej chwili jest w Polsce 15, a około 50 na świecie. Chciała napisać książkę dopiero wtedy, kiedy przynajmniej mnie się będzie wydawało, że ona ma jakieś szanse dojścia do publiczności, dotarcia, spotkania się z nimi, że ona jakieś coś przyniesie, coś wniesie do tematu, o którym piszę. I dopiero kiedy nabrałam tego poczucia, że dam radę, że potrafię, To zaczęłam, nie mówiąc już o tym, że trzeba było najpierw zarabiać pieniądze. Ja byłam tu o tej skromności, o której pan mówi, i to mnie o tyle uderza, że nikt tego jeszcze nie zauważył, a to rzeczywiście coś takiego jest, to jest skromność człowieka, który prawie 30 lat był emigrantem w innym kraju, żeby nie powiedzieć uchodźcą, ale coś z tym było. I przeżyłam całą tą drogę od człowieka, któremu nie chcieli wynająć mieszkania i mówili, Cyganom nie wynajmujemy, idźcie sobie. A też byłam z małym dzieckiem, więc znam problematykę. Po takie, że tłumaczono nam, jak się używa toalety, bo taki z Polski to pewnie tego nie wie. Więc całą tą drogę przeżyłam i to uczy skromności.
Ja się śmieję do dziś dnia, że jeżeli przychodzę do jakiejś restauracji, ona jest zamknięta, bo akurat ma remont albo wolny dzień, to ja mówię, o, emigrantów nie przyjmują, czyli zamknęli dlatego, że ja tu przyszłam. I to są takie rzeczy, które właśnie się odczuwa ciągle jeszcze, jak się jest za granicą. Można mieć pieniędzy, no mnie wystarczyło akurat na obiad w restauracji, ale można mieć ich znacznie więcej, a taki kompleks emigranta, kompleks człowieka niechcianego, nielegalnego, niepotrzebnego, jeżeli raz się do człowieka przyklei, to już jest na całe życie i bardzo trudno się od niego uwolnić, ale on nie jest do końca zły, jeżeli się go jakoś przepracuje, przerobi, bo on uczy pokory, on uczy tego, że jesteśmy przychodniami na tym świecie i wszyscy jesteśmy trochę uchodźcami, trochę nielegalni, trochę nie na swoim miejscu. Każdy ma jakieś takie momenty, kiedy wydaje mu się, że tu nie pasuje, że tu nie zasłużył i to jest właśnie, z tego się składa nasze życie. Tacy, którzy idą przed bojem przez życie, to przeważnie źle kończą. O to uchodźstwo, bycie emigrantem, bycie obcym, do tego chciałbym jeszcze wrócić w późniejszej części rozmowy, bo to wybrzmiewa tutaj w tej książce, to jest kilka takich wątków. Tutaj jesteśmy parę miesięcy już po premierze, więc podejrzewam, że część z Państwa tu obecnych tę książkę zna, także osoby słuchające nas, oglądające nas w internecie, ale dla tych osób, które jeszcze książki nie czytały, które są dopiero przed lekturą, to wyjaśnię, że książka składa się jakby z dwóch opowieści. Dwóch opowieści, które jedna dzieje się współcześnie praktycznie, akcja osadzona jest w roku 2020, druga to jest przed wojną, rok 1938-1939. I te dwie historie ze sobą bardzo rozmawiają. Ja chciałem się pani Romo zapytać, bo tutaj na początku otrzymujemy pewnego rodzaju making of w ten sposób, że pani tłumaczy, że w tej Nicei znalazła się, zbierając materiały znajdujące by usprawiedliwienie, może też trochę tak pani to podkreśla, żeby pisać tę drugą część książki, tą środkową może część książki i końcową, bo to jest trochę tak tutaj rozłożone. Początkowo siła rzeczy miała być tylko i wyłącznie o pani babci i o pani rodzinie w przedwojniu, czy już wcześniej miała pani pomysł, że to będzie zaczepienie we współczesności, a przyszła pandemia i jest takie, a nie inne? Nie, to dokładnie tak, jak pan powiedział. To miała być książka Pamiętnik babci. Pamiętnik babci, a właściwie, ponieważ ja go musiałam stworzyć od nowa, jego nie było, ja go wymyśliłam. Była taka niewielka próba w jednej z moich poprzednich książek, dokładnie w Dobrym dziecku, napisałam fragment tych pamiętników babci i one się jakoś spodobały, a nawet więcej, bardzo wielu ludzi uznało go za autentyczny. I myślało, że rzeczywiście babcia pisała moja pamiętnik. I mnie zafascynowała taka próba literacka, ponieważ nigdy nie słyszałam, żeby ktoś coś takiego zrobił, żeby stworzyć pamiętnik osoby, która żyła, była, o której dużo wiem, ale która jednak nie wiadomo przynajmniej, że cokolwiek napisała. I napisać tak jak gdyby za nią ten pamiętnik, tym bardziej, że ona... Państwo prawdopodobnie czytaliście książkę albo może będziecie i tam puentę mogę zdradzić, bo nie jest trudna do odgadnięcia, że jeżeli książka się kończy początkiem wojny, to wiadomo, że osoby tam istniejące nie przeżyły, zostały zgładzone i fascynował mnie właśnie pamiętnik osoby, która żyje w spokojnych, dobrych czasach i nie wie, jak zakończy się, jak szybko zakończy się to wszystko, czym żyje. I o tym miałaby być ta książka. I tylko o tym, to znaczy tylko i aż o tym, bo chciałam pokazać, jak powoli, jak od złych słów, jak od nienawiści, od prześladowań zaczyna się, a kończy się wojną i zagładą. Chciałam prześledzić cały tą drogę i pokazać, jak pokolenie, które było, jak ja dziś uważam, właściwie ostatnim pokoleniem naiwnym i niewinnym, pokoleniem niewinności, ponieważ
ci ludzie, którzy żyli w 39 roku, powiedzmy w Polsce, Żydzi czy nie Żydzi, byli przekonani, że świat jest dobry, sprawiedliwy i że ktoś, kto nie jest zły, nic złego nie robi, tego nie spotka żadna krzywda. To, że Hitler, że przyjdzie taka zagłada i że ludzie niewinni będą wyciągani z domu i zabijani, po prostu nikomu nie przychodziło do głowy. I Hitlera uważali za wariata, ale nikt nie wierzył, że można człowiek człowiekowi, że może takie rzeczy wyrządzać. I to było ostatnie pokolenie niewinności, bo my już wszyscy, doświadczeni Holokaustem, młodzi czy starsi, wiemy, do czego zdolny jest człowiek i do czego zdolna jest nienawiść i jak to wszystko powoli od słowa do czynu przechodzi. My już to wiemy. I my już nie jesteśmy ani naiwni, ani niewinni, a oni byli. Oni wierzyli, że jeżeli nic złego nie zrobili, to im też nie spotka ich żadna krzywda. Babcia tam pisze w tym pamiętniku, babcia, czyli ja, pisze, że no jak się zamkniemy w domu i będziemy cicho siedzieć, to nic nas złego spotkać nie można, że człowieka można z własnego domu wyrzucić i zabić. Nie przychodziło im po prostu do głowy. I o tym miała być ta książka. I potem znajduje się w tej Nicei, wybucha wojna pod tytułem pandemia. Ja wiem, że mogę jej nie przeżyć. Mam taką świadomość, bo codziennie mi mówią, że osoby w moim wieku to nie mają prawa przeżyć. W związku z tym myślę sobie, że to może być moja ostatnia książka i że troszkę za mało, żeby napisać tylko pamiętnik babci. Że muszę zmierzyć się z tym, co nas właśnie w tej chwili spotyka i spotkało. I mam dwie drogi. Albo nie napisać nic i dzwonię do mojego wydawnictwa i mówię sorry, kochani, tej ostatniej książki mojej mieć nie będziecie, bo ja zaraz umrę i nic nie napiszę. A drugą możliwością jest przeżyć, przetrzymać i napisać, ale wtedy to już musi być inna książka. Nie można zignorować tego, co się dzieje. Tym bardziej, że to, co się dzieje, ma tak wiele wspólnego z tym, co przeżyła babcia. Bo przychodzi zagłada, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. Całkowicie niezasłużenie. Nikt nie jest winien, ale wiele z nas musi zginąć. I to podobieństwo tej sytuacji, tych losów i tej beznadziei jest tak uderzające, że nagle przychodzi mi do głowy, tak, ja muszę napisać książkę, ale i o tym, i o tym. No i właśnie i o tym ona jest. Mhm. Ja tak przez chwilę teraz jestem zaniepokojony, bo na początku tak chlapnąłem tym podsumowaniem po 20 latach, ale proszę nas uspokoić, to nie jest pani ostatnia książka i pani ma w planach kolejne. Who knows? Czyli pewnie tak. Nie, no właśnie dzisiaj zastanawiałam się, nie wiem dlaczego Wrocław mnie tak zainspirował, żeby jakiś kryminał napisać. Wrocław słynie z kryminałów. Mamy też, no więc właśnie. Mamy też pisarza jednego specjalizującego się w kryminałach retro, który notabene wydaje książki. Dobrze, że w jednego. Krakowie. Nie jednego, ale jeden akurat taki, który spopularyzował Wrocław przedwojenny. A pani pisze z kolei o Krakowie przedwojennym. Ale w Krakowie to mogłyby się niesłychane zbrodnie odbywać. Aż się prosi. Ale wróćmy do tych analogii. Między tym 38, 39 a rokiem 2020, wybuchem pandemii. Ta pandemia zostaje w Nicei. W sytuacji trudnej każdy z nas jakoś tę pandemię przeżywał, ale zazwyczaj problemy dotyczyły tego, że zostaliśmy zamknięci w domach. I coś, co często zostało gdzieś przytaczane przez czy to publicystów, psychologów, byliśmy zamknięci w domach z naszymi bliskimi. I to był ten bolączka, że nagle z tymi osobami, z którymi się widywaliśmy po pracy, po szkole, przez te kilka godzin prawie że w przelocie, czasami w weekendy, były wakacje, to ci ludzie stali się dla nas niejako problemem, my byliśmy dla nich problemem, ten nadmiar nas. A pani znalazła się w sytuacji zupełnie odwrotnej. W obcym mieście, odcięta od bliskich kilkoma granicami i w zasadzie jest skazana tylko i wyłącznie na kontakt telefoniczny. To jest jeszcze coś innego, niż my tutaj w większości musieliśmy przeżywać.
Tak, to jest niesłychane przeżycie. Ja byłam tak sama, że rozmawiałam, i to jest właśnie też siła rzeczy, rozmawiałam z moimi przedmiotami, z moimi okularami, butami, sweterkami. Miałam tych kilka rzeczy, kilka książek. Liczyłam każdą kartkę, bo już wiedziałam, że jak skończę, to już nie będę miała nic do czytania. Miałam tylko telefon, całowałam go i pieściłam, żeby się tylko nie zepsuł. Myślałam, jak mi się zepsuje telefon, to po prostu umrę. To było to życie, ten dzień mój. A jeszcze była noc, w której przekleństwem i jednocześnie błogosławieństwem pisarza jest wyobraźnia. Ta wyobraźnia nas zarówno niesie, jak i zabija. I ja kiedy w dzień wyobrażałam sobie właśnie, że kamień, może Państwu przeczytam na koniec o takim kamieniu, z którym się zaprzyjaźniłam, że ten kamień jest żywy, że rozmawiam z lwami, które są tam wyrzeźbione na ulicy. To wszystko jeszcze było jakieś takie, zadłużone w jakiejś poezji. Ale przychodziła noc, kiedy sobie wyobrażałam, że badałam sobie, czy nie mam gorącej głowy, czy nie kaszlę, czy coś takiego, bo wiedziałam, że to oznacza, że się znajdę we francuskim szpitalu bez nazwiska, bez imienia, bez języka i tam umrę. I nawet rodzina moja nie będzie mogła prawdopodobnie mnie nawet znaleźć i gdzieś jakiś samotny grób będzie na mnie czekał, więc nie jest to taka myśl wygodna i łatwa. I z tą też trzeba się było zmierzyć, ale może to dodało tej książce jakiejś takiej ciepła i głębi, bo kiedy człowiek tak myśli i każdego ranka oczekuje, że już następnego dnia może nie przeżyć, to jednocześnie przywiązuje się do życia, przywiązuje się do... I to jeszcze było takie filmowo absurdalne, bo ja mieszkałam w tak pięknym miejscu, przy Promenade des Anglais, przy plaży, z widokiem na cudowne morze, puste było to wszystko, bez ludzi, ale takie piękno tego świata, o którym wiedziałam, że w każdej chwili muszę się z nim pożegnać, że to jest może ostatni obraz, z którym umrę, więc były to mocne 3 miesiące. No ale jak widzicie Państwo, obiecywałam sobie, obiecywałam moim czytelnikom, obiecywałam przyjaciołom, obiecywałam bliskim, że przetrzymam. I myślę, że coś w człowieku takiego jest, że jeżeli tak bardzo chce przetrzymać, no to czasami się to udaje. Żeby to odosobnienie jeszcze wzmocnić, to miała pani sąsiada, który mówił po japońsku. Tak, i też taka urocza scena się pojawia, właśnie opis spotkania z tym sąsiadem, ale zachęcam, pewnie tutaj część z Państwa zna, zachęcam do odszukania jej w książce, bo ta książka składa się z takich momentów, kiedy staje się, jest bardzo smutna, a jednocześnie staje się taka, szukam słowa, przychodzi mi do głowy tylko słowo, taka rozkoszna w pewien sposób. Są takie małe rzeczy, które cieszą w takich smutnych, trudnych sytuacjach. Jak właśnie tego typu lockdown, który zostaje nas za granicą, daleko od bliskich. Ale odnośnie tej analogii między 2020 i 39, przed wojną, w ubiegłym roku pojawiło się dużo głosów, po dziś dzień się pojawiają różnego rodzaju głosy, które przyrównują to, co się dzieje u nas teraz, do wydarzeń historycznych. Strzelam, może się mylę. Pani pewnie nie słucha polskiego hip-hopu. Z końcem ubiegłego roku, już tłumaczę, o co chodzi. Jest pewien artysta, Quae Bonafide, bardzo popularny raper, i on pod koniec ubiegłego roku wydał piosenkę. Raperów to ja tylko znam Matę i bardzo go pozdrawiam. To są koledzy. To są koledzy. Po prostu uwielbiam Matę i go tutaj pozdrawiam i niech tylko pisze. Gdybym mogła, wystąpiłabym z nim razem. No może jeszcze się uda. Ale dokończę, w czym rzecz. I ten inny raper, Quae Bonafide, wydał utwór podsumowujący 2020 rok, opisujący między innymi pandemię, między innymi lockdown, protesty, które też wtedy się przechodziły. I on użył słowa zwrotu Modern Holocaust. Za oknem Modern Holocaust, odnośnie tego, co się działo też po drugiej stronie chociażby oceanu, ruchy Black Lives Matter i te protesty, które u nas też się przytaczały. I na niego, między innymi ze strony środowisk żydowskich w Polsce, spadły gromy, że nie ma prawa używać słowa już nie tylko Holokaust, ale porównywać tamtej sytuacji.
I pani, oczywiście z zupełnie innym bagażem doświadczeń, jako osoba, która zagładę przeżyła, świadomie bądź nie, ale mówi wręcz przeciwnie. Szukajmy tych... Super pytanko. Zaraz bym pana uściskała, tylko się wstydzę, ale to powiem. To ja mogę, tylko ile mamy czasu, bo ja mogę długo. Proszę, proszę, jak najbardziej. Przede wszystkim tak, kiedyś pracowałam w telewizji, zaraz powiem, dlaczego o tym mówię, i robiliśmy taki półdokumentarny film o Titaniku. To było w Niemczech, ja tam pracowałam w telewizji, właśnie wtedy, kiedy nie pisałam książek, bo musiałam zarabiać. No i tam przyjechała pani, która była jedną z ocalałych z Titanika. Ona miała wtedy 9 lat. Cudem się uratowała, bo matka miała instynkt i ten instynkt kazał jej wyjść na pokład. Jak to kobiety, mąż się utopił, bo spał, natomiast matka wzięła ją i uratowały się. I ja się jej zapytałam, no dobrze, a to już była mocno starsza pani, a jak pani spędziła życie, czym się pani zajmowała? Ona mówi, no jak to? Byłam ofiarą Titanika. I dlatego o tym mówię, że bardzo nie lubię takiej postawy, kiedy ktoś przez całe życie jest ofiarą czegokolwiek, Holokaustu, choroby, jakiejś traumy, czegokolwiek. Nie ma tak, żeby być ofiarą. Jesteśmy ludźmi, życie jest przed nami, tyle, ile go jeszcze mamy. I takie robienie z jakiejś takiej świętości z Holokaustu, którego nie wolno z niczym porównywać, jest nie tylko niesprawiedliwe, ale jest szkodliwe. Bo jeżeli ten Holokaust, trudno mówić o sensie, ale jeżeli on na coś się nam może przydać, to tylko na to i chociażby na to, żeby jakieś wyciągnąć z niego wnioski, żeby pokazywać, jak to się kształtowało. I wolno porównać Holokaust z wszystkim. Nawet jak się ktoś dręczy psa, to dlatego psa jest w jakiś sposób Holokaust. Bo Holokaust nie ma wymiarów, nie ma rozmiarów, nie ma kategorii, nie ma lepszego cierpienia i gorszego cierpienia, nie ma cierpienia naszego i waszego. Cierpienie jest jedno. I ktoś, kto cierpi w tej chwili, to nie liczy, czy w Holokauście zginęło więcej ludzi, czy tylko jego cierpienie jest większe. Cierpienia nie można zmierzyć. Ono jest, ono nas w tej chwili ogarnia i mamy prawo porównywać Holokaust z wszystkim, chociażby po to, żeby się uchronić przed nim, żeby widzieć jego mechanizmy, żeby widzieć jego dynamikę, jak to powstawało. Holokaust nie powstał znikąd, nie zrodził się któregoś dnia, na pewno nie 1 września 1939 roku. On był długo przygotowywany, on narastał w ludziach, w świecie, w świadomości ludzkiej i dlatego wolno nam go porównywać zawsze w dobrej sprawie i w dobrej wierze. Nie po to, żeby coś oszukać czy zamotać, tylko wtedy, kiedy odczuwamy, że widzimy swoje, czy ludzkie, czy czyjeś cierpienie. To zawsze jest jakaś cząstka Holokaustu. Pani Romo, czy to jest ten moment, kiedy chciałaby pani poczytać? Ja bym najbardziej chciała sprawdzić, zapytać, dowiedzieć się, czy państwo nie mają nam czegoś do powiedzenia, zapytania. O. To tutaj pani w pierwszym rzędzie. Mhm, tak, oczywiście. To jeszcze będzie tylko mikrofon. Dobry wieczór, Beata Mazurek. Ja muszę do tego Holokaustu się odnieść, bo jednak nadużywanie tego terminu strasznego, o strasznej wymowie, w sprawach, które nie są Holokaustem, powoduje, że to powszednieje, tego się nie odbiera jako czegoś strasznego, co się nie powinno zdarzyć, bo skoro to się zdarza co chwilę, to nie jest nic takiego. Pojedyncze cierpienie to jest tylko pojedyncze cierpienie. Dla tego człowieka, dla mnie na przykład, tak, to ono jest najważniejsze na świecie w tym momencie, ale jednak używało się nie tak dawno terminu w telewizji Holokaust nienarodzonych dzieci, prawda, na przykład. I ja tutaj jednak jestem za tym, żeby
ten termin szanować w pewien sposób. No, w cudzysłowie to teraz mówię, prawda? To jest bardzo, bardzo mądre i rozsądne, co pani mówi i na pewno trzeba to rozważyć, ale to jest w ogóle tak, że używanie wielu terminów takich emocjonalnych w złej wierze jest zawsze używaniem czegoś, jest zawsze mówieniem fałszywego świadectwa wobec bliźniego swego. Jeżeli się mówi o Holokauście Narodzonych Dzieci, to trzeba by powiedzieć o Holokauście Narodzonych Matek. I w związku z tym, jeżeli każdy termin, prawda, miłość, sprawiedliwość, jeżeli jest używany w złej sprawie, to jest po prostu złe. Ale na złych ludzi to my nie poradzimy tym, że będziemy szczerzy, uczciwi i prawdziwi. Ja tylko o tym mówię, że cierpienie nie polega na ilości cierpiących, tylko po prostu cierpienie jest cierpieniem. Ale to, żebyśmy używali właściwych terminów, słusznie pani powiedziała, we właściwej sprawie i właściwych proporcjach, to jest po prostu do oceny każdego z nas i nikt nas przed tą... No po prostu świat się składa z ludzi sprawiedliwych i niesprawiedliwych i na to nic nie poradzimy. Dobrze by było, żebyśmy byli sprawiedliwi przynajmniej w naszym możliwym wymiarze i w naszym życiu. No właśnie, bo tutaj się otwiera jakby ciekawa dyskusja. Wspomniany przeze mnie raper, z tego jak ja czytam jego tekst, używa tego terminu raczej w dobrej wierze. Tutaj pani Roma w książce Siła Rzeczy także używa tych analogii w dobrej wierze, chcąc niejako zakomunikować, że uwaga, dzieje się coś złego i może być jeszcze gorzej. Ale z kolei mamy też w tym momencie, jesteśmy bombardowani niejako informacjami, komunikatami od osób, od grup, od organizacji, które jednocześnie będąc bardzo często te osoby antysemitami, ja mam to na myśli między innymi ruchy antyszczepionkowe, które w tej chwili porównują siebie, że oni są prześladowani, bo ich się zmusza do szczepień, niejako zmusza. I są tak samo prześladowani jak mniejszość, jak ludność żydowska, chociażby w trakcie II wojny światowej. Więc te analogie można używać właśnie, chyba o to tutaj chodzi, w dobrej wierze i wtedy podejrzewam, że to wszystko jest w porządku, ale kiedy ktoś taki się bierze do tego typu porównań, to myślę, że przychodzi właśnie ten termin. To co pani mówi, tak? W sensie używamy narzędzia, ale w bardzo złym celu. Tak, no to jest używanie obciążek do wyrywania zębów. Ale nie przez dentystę jeszcze dodajmy. Tak, przez Kowala, czy ja wiem, woźnicy. Ale ja myślę, że ja tu stoję przed państwem jako osoba czysta, w tym sensie, że ja nie śledzę tego rodzaju wykwitów ludzkiego nierozumu w internecie. Ja po prostu nie mam na to ani siły, ani energii, ani czasu. Uważam, że to życie, które zostało mi podarowane, nie zostało mi podarowane po to, żebym śledziła ludzkie głupoty w internecie. Ja tego po prostu nie robię. Nie dlatego, żebym nie opanowała tego sprzętu, tylko dlatego, że ja wolę posłuchać muzyki i porozmawiać z takimi ludźmi jak te, które mam przed sobą i to znacznie więcej mi da i znacznie bardziej mnie wzbogaci niż śledzenie. Ja, ponieważ nigdy, czego bardzo żałuję, ale tak się stało, nigdy nie spotkałam żadnego psychiatry w życiu, ponieważ ofiary Holokaustu nie miały tego szczęścia, żeby była terapia, żeby w ogóle zarejestrowano, że one jakiś problem mają. W związku z tym musiałam się tym zajmować sama, żeby patrzeć, co się ze mną dzieje, co się dzieje w moim sercu, w moim głowie, dlaczego jest tyle lęku, dlaczego jest tyle nerwowości, tyle obaw, skąd to się bierze, jak to z dzieciństwa przechodzi na życie dorosłe. I zajmowałam się dość dużo właśnie takimi tematami psychologii i różnych dewiacji ludzkiego umysłu. I dlatego to, co widzę właśnie w internecie, to jest szereg najróżniejszych chorób, których ja nie zamierzam być celem ani ofiarą. Jeżeli ktoś choruje, to nie choruje na własny użytek, a nie, ja nie muszę tego ani czytać, ani na to odpowiadać.
Dlatego tak widzę, pobrzmiewa to w pańskich pytaniach i w państwa reakcji to, że dzieją się w tym internecie jakieś szalenie złe rzeczy i mówione są tam potworne głupstwa, z którym ja po prostu nie chcę i nie muszę i nie mam potrzeby się mierzyć. Ja wolę się mierzyć z własnym losem, z waszym losem, z prawdziwym ludzkim cierpieniem. Do mnie przychodzą różni ludzie, czytelnicy, czytelniczki, opowiadają mi o swoich kłopotach i problemach. Ja wolę zmierzyć się z tym, niż tym, ktoś wymyślił, że szczepionki, że Żydzi. Zresztą zabawna rzecz tak na marginesie, gdybyście państwo zrobili ten eksperyment, i zapytali ludzi na ulicy, chociażby w Wrocławiu, jak oni myślą, ile Żydów jest w Polsce. Naprawdę wyszłyby gigantyczne jakieś cyfry, a Żydów w Polsce jest około 10 tysięcy. Na pewno więcej jest filatelistów i hodowców pszczół niż Żydów. Ale jak się tak prawdopodobnie w internecie to poczyta, to wygląda, że w ogóle wyłącznie są Żydzi. Odnośnie internetu, tych strasznych rzeczy, w trakcie, kiedy pani odpowiadała na pytanie, opowiadała, zerknąłem po transmisję, szukając, czy są pytania. Ja tutaj znalazłem same dobre rzeczy, blisko 20 komentarzy z pozdrowieniami, ale pytań nie było wśród nich na razie. Może tutaj jeszcze wśród publiczności ktoś w tej chwili chciałby dołączyć do dyskusji. Bo ja mam taki niedobry zwyczaj, że sama sobie odpowiadam na własne pytania, więc... Ja podejdę z mikrofonem. Bardzo proszę, żeby... Dobry wieczór, Joanna Jabłońska. Bardzo serdecznie dziękuję, że pani do nas dzisiaj przyjechała. To jest naprawdę niezwykłe wydarzenie. Zostałam przywieziona, muszę powiedzieć. Super, że została pani przywieziona. Mimo tego wszystkiego, o czym mówimy, czyli o tych traumach, cierpieniach, trudnościach, z którymi każdy z nas się boryka, z pani twórczości bardzo dużo optymizmu bije. Czy zdradziłaby pani nam tą myśl, ten sekret, który gdzieś tam w tych takich trudnych momentach pani pomaga? Czy zdradziłabym co? Sekret? Sekret, który pani pomaga w tych trudnych momentach. Czy ja wiem, nie nazywałabym tego sekretem, bo to jest dla mnie zupełnie oczywiste. Życie po prostu takie jest i składa się z dobrych rzeczy i złych i musimy to widzieć, bo inaczej po prostu nie przetrzymaliśmy go. Przypomina mi się teraz, kiedy pani zadała to pytanie, moja rozmowa ze Stevenem Spielbergiem i on opowiadał mi, jak kręcił listę Schindlera. On mówił, że pewne sceny musiał z tego filmu po prostu wyrzucić, wyciąć, bo miał świadomość, że powyżej jakiegoś poziomu cierpienia i bólu ludzie by po prostu, widzowie nie potrafili tego filmu wytrzymać i obejrzeć do końca. A jemu zależało, żeby obejrzeli ten film. I tak samo jest z moim pisaniem i tak samo jest z moją postawą, tak samo jest z życiem moim. Po prostu ja wiem, że żeby przetrzymać to, co każdego nas spotyka, co każdy spotyka na swojej drodze cierpieniem okrutnym, najróżniejszymi momentami, kiedy wydaje nam się, że to już koniec, że nie damy rady i to niezależnie w jakim wieku jesteśmy, że jednocześnie, żeby to przetrzymać, żeby to przejść, a naszym obowiązkiem jest przeżyć to życie możliwie rozsądnie, to jest widzenie, odczuwanie, przeżywanie rzeczy dobrych, ciepłych, dobrych, pozytywnych, ważnych. Ja w najgorszych chwilach mojego życia, już takiego dorosłego, zawsze sobie mówiłam: wstań, zrób sobie herbatkę, ugotuj zupę, wyjdź na ulicę, musisz, zrób ten jeden krok, ten jeden kroczek, a potem będzie drugi, a potem będzie trzeci, bo innej drogi nie ma, bo nie wolno nam rezygnować z tego daru, który jest życiem. Mnie tego nauczyli rodzice w getcie krakowskim. Musisz przeżyć. Najważniejsze jest przeżyć, a przeżyć to znaczy nie tylko przeżyć jakieś konkretne niebezpieczeństwo, tylko po prostu przeżyć życie, które jest pełne niebezpieczeństw. A żeby to zrobić, musimy mieć tą odrobinkę ciepła, optymizmu, radości, bo tak jesteśmy stworzeni. Tak jak każde zwierzę chowa się do norki w momencie niebezpieczeństwa, a kiedy jest spokój, to wychodzi z tej norki, szuka sobie pożywienia, biega sobie, cieszy się słońcem, cieszy się tym po prostu takim zwykłym
poczuciem, że żyję. I ja to po prostu bardzo silnie w sobie mam i bardzo bym chciała przekazać to też w pisaniu moim, że jest życie, że są smaki, zapachy, kolory, dobrzy ludzie, światło słońca, te wszystkie rzeczy, które są nam dane po coś, po to, żebyśmy z nich korzystali, żeby nas one jakoś niosły przez to życie. Ja pamiętam tą scenę w książce, kiedy ta dziewczyna biegnie po tej bieżni i ona tam już taka bardzo zmęczona, gdzieś upada z tej bieżni i wtedy pani komentuje to w ten sposób, że trzeba kogoś kochać, chociażby nawet siebie. Tak, no to było właśnie o takiej dziewczynie, którą obserwowałam w Ameryce Południowej, gdzie wpadłam w wieku 60 lat na taki pomysł, że można chodzić na siłownię, co to też wykonałam. Pomysł. No i bardzo polecam. I tam właśnie była dziewczyna, która bardzo wyraźnie miała anoreksję, ona po prostu się chciała zabić przez niejedzenie i wysiłek. Ja widziałam, jak ona gaśnie, każdego dnia jest jej mniej i fizycznie, i tak w jej oczach było to takie odchodzenie. I pomyślałam sobie, dlaczego? Dlaczego nikt się nią nie zajmie? Dlaczego ona nie ma matki, rodziny, przyjaciół, kogoś, kto by ją zatrzymał na tej drodze? No, są i takie przypadki, ale ja ich nie zmienię. Ale to, co mogę zrobić, to dać temu czytelnikowi w mojej książce, w tym, co mówię, w tym, co robię, tą drugą stronę. Powiedzieć, jest okropnie, jest źle, ale przetrzymamy, przeżyjemy. Zróbmy tylko ten jeden kroczek, a potem będzie następny, jakoś damy radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. To skorzystam jeszcze z sytuacji, czy tutaj ktoś chciałby zadać pytanie? Rozglądam się, nie? To wracam na swoje miejsce. No może jednak ktoś, któraś z pani, bo tu widzę, że jednak przebłaga pani jest jak gdyby miażdżącą. Pani Roma chyba nie chce, żebym ja zadawał pytania. A bo mnie strasznie ciekawi ten Kraków przedwojenny, darzony jakimś takim niesamowitym sentymentem przez panią. Pani jako dziecko nie może tamtego czasu pamiętać. Urodziła się tuż u schyłku tamtej epoki, tamtego Kraku. Więc urodziłam się wojnę, to tak lepiej brzmi. Tak, dobrze. Co jest takiego magicznego w tym przedwojennym Krakowie, bo chyba nie innych miastach polskich, że on przez panią jest trochę kreślony jako taka trochę kraina arkadyjska. Tutaj w trakcie tej rozmowy też pani trochę tak o tym Krakowie mówi. On faktycznie był miejscem chociażby dla społeczności żydowskiej takim przyjaznym. Czy to raczej jest trochę taka próba odtworzenia tego trochę lepszego świata niż w rzeczywistości był na potrzeby chociażby literackie, albo na potrzeby przywrócenia, bo razem z tym Krakowem też wraca pani rodzina, która niestety, ale w większości wtedy została stracona. No teraz to pan se nagrabił, bo ja teraz przed 11 nie skończymy, proszę państwa. Ale myślę, że tutaj nikt nie będzie miał nic przeciwko, jeżeli to spotkanie będzie długie. Bo ja po prostu od dzieciństwa interesowałam się tą tak zwaną przedwojną, tymi czasami, dwudziestoleciem, trzydziestoleciem. Z wielu względów. Zaczęło się tak, że byłam dzieckiem samotnym i chorowitym, a miałam tą możliwość, że mogłam grzebać w antykwariatach zaprzyjaźnionych z moją rodziną, z moją mamą konkretnie, gdzie były stare książki, stare gazety, czasopisma. Nie macie państwo pojęcia, jak w szarej komunistycznej rzeczywistości, przedwojenne gazety z tymi pięknymi zdjęciami, z tymi kobietami w cudownych sukniach, tymi artystkami, tymi samochodami, w takiej tak zwanej komunie, gdzie nie było nic, ani samochodu, ani pięknych strojów, ani pięknych balów, no nic. No była ta egzystencja, którą no może z filmów znacie. Bardzo smutna i ja tak jako samotne i chorowite dziecko, dużo czytające, zagłębiałem się w tym cudownym przedwojennym świecie. I tak się to zaczęło. A potem, kiedy zaczęłam czytać książki Przybyszewski, Bojrzeleński, Młoda Polska, jakieś naprawdę wyżyny polskiej literatury, polskiej sztuki, kultury, to był cudowny okres. Zaczęłam się tym naprawdę interesować.
I tak sobie myślę, że to te dwudziestolecie międzywojenne to był taki błysk światłości w dziejach Polski. Działali wtedy wspaniali artyści. Było tam niemało artystów pochodzenia żydowskiego. Leśmian, Tuwim, Słonimski, filmowcy, aktorzy. No po prostu wspaniały świat, który wydawało się, że już taki będzie. I w tym świecie był też Kraków. Kraków był szczególnie w tym czasie, w latach 20., ale potem 30. też taką stolicą i mekką artystów. Były kabarety, były teatry, była wspaniała Akademia Sztuk Pięknych, byli malarze, byli artyści. To był cudowny świat, świat, którego nie ma już, nigdy nie będzie. Oni się wszyscy w tym niewielkim Krakowie wszyscy spotykali, wszyscy jakoś kontaktowali. To był nieustający się festiwal sztuki i także myśli filozoficznej, naukowej. No po prostu wiele się działo. Ja byłam tym zafascynowana i jestem po dziś dzień. A w tym była społeczność żydowska, bardzo zżyta z tym krajem, bardzo patriotyczna, w sensie kochająca Polskę. Kochająca polską kulturę, więcej nawet chcąca dać swoim dzieciom nadziei, że one będą miały przed sobą wspaniałą przyszłość, także wykształcenie. Moja mama i jej siostra kształciły się w liceum katolickim klasztornym u sióstr Elżbietanek. Także pobożni Żydzi posyłali do takich szkół swoje dzieci właśnie po to i nie było trudności z tym, żeby te dzieci tam się dostały do takiej szkoły. Właśnie po to, żeby ta jakaś wspólna kultura istniała. Ludzie uczyli się języków. Myśl o Europie wspólnej już wtedy kiełkowała w umysłach światłych ludzi i Kraków był właśnie tak jednocześnie taką ostoją, stolicą kultury w sensie artystycznej, w sensie literackim, ale także kultury żydowskiej. Były szkoły żydowskie, uniwersytety, działali pisma, książki wychodziły w jidysz, w hebrajskim, po polsku. Było też jakaś taka otwartość na tą kulturę i to mnie fascynowało i o tym chciałam napisać i jak już powiedziałam na początku, była jeszcze, tak się czuje, to wiara, że nawet jest ten antysemityzm, on tam gdzieś głowę wystawia, on coś się zaczyna robić złego, ale myśmy nic złego nikomu nie zrobimy, więc zwycięstwo będzie po naszej stronie. Myśmy nikomu nie skrzywdzili, nas nikt nie skrzywdzi. Taki był ten świat lat 30. i naprawdę warto się z nim zapoznać. Ta moja babcia, co potem stało się już jakimś takim naprawdę aktem odwagi jest dzisiaj, a co dla nich było oczywiste, że oni są Żydami, Polakami i Europejczykami jednocześnie. To było dla nich zupełnie oczywiste. Oni jeździli do Wiednia, oni jeździli do Paryża, oni kształcili swoje dzieci za granicą, ale ich ojczyzną była Polska. I tak to było i no chciałabym, żeby tak było znowu. Ale to jest ten nurt prezentowany przez tutaj wspomnianych przez panią Słomczyńskiego czy Tuwima, którzy irytowali się najbardziej też na Żydów chociażby ortodoksyjnych, którzy zamykali się na swoich osiedlach i z tą polską częścią społeczeństwa jakoś nie chcieli się integrować. To tutaj wspomniani przez panią literaci tworzyli chociażby wspaniałe pismo dwudziestolecia, Wiadomości literackie. Pismo literackie, ale traktujące szeroko o kulturze, już w latach 30. pismo prowadzone przez Mieczysława Grydzyckiego spotykało się z fizycznymi atakami. Biuro, witryna Wiadomości literackich była często gdzieś tam obrzucana. Oczywiście społeczeństwo żydowskie uczestniczyło we wszystkich aktywnościach społecznych, stanowiło zresztą według spisu chyba z 33 17% społeczeństwa, druga mniejszość po ukraińskiej, drugiej RP, ale też na uczelni byli wspaniali profesorowie pochodzenia żydowskiego, ale wprowadzano już getto ławkowe. Więc ten idylliczny świat z jednej strony istniał, ale już gdzieś pukał ten kiełkujący już bardzo mocno wówczas nacjonalizm. Tylko Żyd świadomy swojego pochodzenia i swojej historii wie o tym,
że świat, w którym żyję, nie jest rajem i że antysemityzm zawsze będzie, jest i będzie. Pytanie tylko, jak na niego odpowiadamy, że musimy z nim żyć, bo on zawsze był i nie wygląda na to, żeby można było go radykalnie usunąć. Nawet nie wiadomo, czy Żydzi tego chcą, bo nauczyli się z nim żyć. A wszelka ortodoksja i dzisiaj, i wtedy zawsze jest niebezpieczeństwem dla ludzi. To po prostu tak jest. Zawsze będą ortodoksi, ale można z tym żyć, póki nasze życie nie jest zagrożone i możemy przekazywać to, co sobą reprezentujemy naszym dzieciom czy ludziom dookoła nas, to jest nasza szansa. Nigdy nie, moim zdaniem, nigdy nie zwalczymy antysemityzmu, nigdy nie zwalczymy ortodoksów, ale póki my jesteśmy, mamy możliwość życia i funkcjonowania i robienia coś z naszym życiem, no to jest nasza jedyna szansa. Innej nie mamy, bo świat nawet w latach 30. nie był idealny. Nie był idealny nigdy. Był zawsze trudny dla Żydów, a także dla wszystkich mniejszości, wszystkich odmienności. I to się nie zmieniło, to się nie zmieni. Każdy ma z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest i jakie ma szanse zrobienia coś ze swoim życiem i ze światem, żeby przynajmniej nie był gorszy, jeżeli już nie jest lepszy. Obiecałem, że oddamy głos publiczności, także tej internetowej, i pojawiają się pytania. Pani Iwona Kosiak pyta, czy pani Romo wciąż maluje, zmieniając całkowicie temat. To jest tak, że pisanie jest zajęciem całkowicie wypełniającym czas, bo jeżeli się nie pisze tak, jak ja piszę piórem na papierze, to pisze się w głowie i gdzieś cały czas człowiek się z tym tekstem, który w sobie ma, jakoś musi zmierzyć, ale właśnie to jeszcze zdradzam taką dalekie plany. Są plany, żeby zrobić dużą wystawę moich obrazów w Krakowie. Jeśli to się uda, jeżeli znajdą się życzliwi ludzie, którzy to pomogą w tym dużym przedsięwzięciu, no to trzeba będzie ostro malować, żeby nie było tak, że ostatni obraz jest z roku tam 89. Więc no na pewno chcę do tego wrócić, ale pisanie, jak wszyscy wiemy, jest tak wciągającym zajęciem, że nie da się go tak na marginesie wykonywać. Ono po prostu człowieka pochłania, więc w jakimś momencie będę musiała dokonać wyboru i może wrócić do tego malarstwa. Z tym, że malarstwo, słowo otwiera człowieka, napisanie zdania otwiera człowieka na innych ludzi, na świat, a malarstwo w jakiś sposób zamyka. Malarze zawsze byli samotnymi, milczącymi osobami, trochę wyobcowanymi ze społeczeństwa. Nawet Van Gogh, Cézanne, no w jakimś sensie Picasso, każdy z nich był w jakiejś takiej swoim specjalnym świecie, więc ja przyzwyczajona teraz do tego otwarcia, które dało mi spotkania z czytelnikami, rozmowy z nimi. Trudno będzie mi się zamknąć w tym świecie obrazów, ale spróbuję. Lubię wyzwania. Kolejne pytania z tych gatunków lżejszych jest pytanie dotyczące torby, ale tutaj może, którą widać tutaj, gdzie ją można nabyć, ale je pominę. I jest pytanie. Ja chętnie odpowiem, bo muszę powiedzieć, że moja zaprzyjaźniona ze mną fryzjerka, jak przyszłam tu z torbą, to mówiła, ja bym też chciała mieć taką. A ja powiedziałam, jak znajdę miasto Ilonka, to pani przywiozę. Czyli wycieczka przed lockdownem, jeszcze można się dostać do Włoch. Pytanie trochę innego kalibru. Czy odnajdywanie swojej tożsamości, zrozumienie swojej historii jest uwalniające, czy raczej przytłaczające dla pani? Czy ja wiem? Ja myślę, że to jest wszystkim obowiązek nasz. W jakimś momencie pytamy się siebie, kim jesteśmy, co robimy na tej ziemi, co mnie
samą zafascynowało w mojej własnej ostatniej książce, ostatniej do tej pory, bo moja mama zawsze mówiła, że ostatni papieros to jest przed szubienicą. Więc książce, którą właśnie teraz się ukazała, to było to, że musiałam sobie zadać to pytanie, kim jestem i co mnie sprowadziło na tą drogę, na której jestem i czy to, jaka była moja babcia, jaka była moja mama, jaka była moja rodzina, czy to ma jakiś wpływ na mnie, czy ja jestem jak gdyby kimś, który się składa też z tych osób, które były przede mną, które w jakiś sposób no, mają związek, sprawiły to, że jestem na tym świecie, czy ich losy, ich mentalność, ich charakter, czy to jest częścią mojego życia. I to jest właśnie też takie zastanawianie się nad tym, kim jestem, nad moją tożsamością, nad moimi losami. No i myślę, że każdy dochodzi do takiego momentu, kiedy patrzy w lustro i myśli właśnie, co to za osoba, co ja mam z nią wspólnego, a poza tym, co ja mogę z nią zrobić, żeby mi było z nią łatwiej, bo czasami jest tą osobą w lustrze najtrudniej się zmierzyć. Ja tutaj patrzę, czy są pytania, bo pytanie, które zapamiętałem z sieci dotyczące traumy, tego jak należy tę traumę przepracowywać, czy pani ją przepracowywała, trauma osobista i trauma społeczna, ale też ja bym to pytanie połączył z siłą rzeczy. Mianowicie, czy ta książka, praca nad książką pomogła pani przepracować to, co wydarzyło się przez te 3 miesiące zamknięcia we Francji? Czy to ułożyło to wszystko w głowie, to miało jakieś takie walory, powiedzmy, lecznicze, czy to nie było w ogóle potrzebne? Pod tym względem, bo literacko wiemy, że było potrzebne. To jest pytanie, na które ja zawsze trochę się tak buntuję i nawet tak bardzo temu sprzeciwiam, ponieważ pisanie i uporanie się z własną traumą czy z własnymi kłopotami psychicznymi, jakiekolwiek by one były, to są dwie odrębne rzeczy i ktoś, kto je miesza, bardzo źle czyni, bo nie wolno się leczyć na koszt swoich czytelników. To znaczy ja nie po to piszę książkę, żeby się wyleczyć jakiejś traumy, a ktoś tam będzie musiał zapłacić 39,90, żeby sobie o tej mojej traumie poczytać. Ja uważam to bardzo niemoralne. I uporanie się z traumą to jest jedna rzecz, a pisanie książki to jest druga rzecz. Ja piszę książkę nie dla siebie i nie po to, żeby się z czegokolwiek uleczyć, tylko po to, żeby wam, moi czytelnicy i ci, którzy by chcieli nimi jeszcze być, dać coś ze mnie najlepszego, na co mnie stać. I tylko po to to piszę. Natomiast poza tym nie lubię słowa przepracowanie. Przepracowanie to jakoś okropnie brzmi. To jest tak jak przeprasować bieliznę. No. To jest męczące i nudne. Nie sądzę, żeby traumę należało przepracować. Traumę się przeżywa i trzeba próbować. No, oczywiście teraz świat wygląda inaczej. Teraz są do tego specjaliści. Jeżeli ktoś nie może się sam uporać, to ma może nie tyle, ile powinien, ale jednak trochę możliwości, żeby poprosić kogoś o pomoc. To jeszcze cała ta dziedzina poznawania ludzkiego życia jest jeszcze w porównaniu z innymi dziedzinami naprawdę w powijakach. My najmniej wiemy o ludzkiej duszy i o ludzkiej umyśle. Dużo więcej wiemy o płucach, sercu i innej wątrobie. Potrafimy przeszczepiać różne rzeczy, ale jakiejś pogodniejszej duszy przeszczepić jeszcze ciągle nie potrafimy. Niemniej można coś zrobić z sobą, jeżeli się ma kłopoty, depresje, cierpienia. Jest trochę jakiś metod na to, ale nie nazywałabym tego nigdy przepracowaniem. To trzeba przeżyć. To trzeba przeżyć świadomie i możliwie tak, żeby prowadziło to przynajmniej jakieś uldze, jakiemuś polepszeniu, ale przepracować tego nie musimy i nie powinniśmy. Powinniśmy no po prostu żyć z tym
tak jak żyje się z różnego rodzaju niepełnosprawnością, z całą świadomością, że to nas trochę ogranicza, ale nie całkiem, że jeszcze ciągle jesteśmy, mimo naszych traum, bo to też nie wszystko jest traumą, naszych kłopotów, cierpień, zmartwień, nieszczęścia, ciągle jeszcze tymi samymi ludźmi, sprawnymi i zdolnymi, żeby sobie jakoś z tym radzić, mniej czy więcej. I to by było chyba na tyle z tym, że właśnie nie przepracowujmy, przeżywajmy życie. To może, żeby na trochę lżejsze tony zejść. Chciałem jeszcze wrócić do tej części, która bardzo, bardzo mi się podoba od strony literackiej tej książki. Mianowicie... Tylko część? Nie, w sensie byłem zachwycony, znając pani poprzednie książki, wiedziałem mniej więcej czego się spodziewać, jeżeli chodzi o dziennik, jeżeli chodzi o język tego, jak pani opowiada historię mniej lub bardziej autobiograficzne. Pod tym względem tutaj mnie, w tych fragmentach pani mnie nie zaskoczyła jako pisarka, ale już pewnego rodzaju odkryciem i sobie potrafię wyobrazić pewnym wysiłkiem dla pani większym raczej niż mniejszym, niż pisanie po prostu tych fragmentów współczesnych, było wejście w postać swojej babci i próba odtworzenia języka, jakim mogła się posługiwać. I zachodziłem w głowę, czy pani wzięła jakąś znaną sobie osobę i próbowała niejako jej język przeszczepić, bo jak już wspomniałem, z babcią pani rozmawiać nigdy nie mogła. Czy to była jakaś inspiracja literacka? To zafascynowanie pani okresem międzywojnia mogłoby sugerować, że dzienniki, pamiętniki wtedy tak popularne, wszyscy literaci gdzieś tam pisali, tego jest całkiem sporo. Może tam pani szukała inspiracji? Dokładnie tu mnie pan złapał. Rzeczywiście tak było. Tak się zastanawiałam, bo czytałam rzeczywiście dużo książek tak zwanych przedwojennych. Mam je jeszcze ciągle w domu i do nich wracam, bo bardzo ładnie po polsku wtedy się pisało i tego mi dziś brakuje. Ja tak czasami o sobie myślę, że jestem ostatnim policjantem, który pilnuje poprawności języka, bo już nikt i ja, jakbyście mi państwo zobaczyli i usłyszeli w moim własnym domu, kiedy wrzeszczę do telewizora: nie mów tak po polsku, ty durniu. Jak słyszę te wszystkie amerykanizmy, te wszystkie takie kalki językowe, to zamiatanie pod dywan i wywołanie do tablicy. Ja mówię, czemu tak mówić, kiedy można powiedzieć ładnie, pięknie i po prostu. Więc dla mnie język po prostu był zawsze ważną sprawą, a jednocześnie, tak jak pan mówi, świetnie pan to odnalazł. Fascynowały mnie pamiętniki, pamiętnikarstwo jako takie. To, że ktoś siada codziennie i pisze tą kronikę własnego życia. Dużo tego czytałam, bo to też daje taki... Wszystkim państwu polecam czytanie pamiętników, ale oczywiście mądrych, spokojnych ludzi, nie jakichś oszołomów, bo to pokazuje ten dzień powszedni, że człowiek wieczorem siada i mówi, była ładna pogoda, byłem z dziećmi w kinie, ugotowałem rosół. To jest taki świat spokojny i bezpieczny, który z tych pamiętników można wyczytać. Oczywiście aż do momentu, kiedy z tymi ludźmi dzieją się jakieś bardzo złe rzeczy, ale to też oni opisują. Niemniej pamiętniki, to zapisywanie, takie uratowanie od zapomnienia dnia powszedniego, bo pamiętnik to jest właśnie dzień powszedni tego piszącego. To jest dla mnie, było zawsze fascynujące i uspokajające zarazem, że życie biegnie, że mamy ten rytm, że coś się w nim dzieje takiego, który jest dla nas ważny i my to opisujemy. I właśnie to pamiętnikarstwo pomogło mi, a poza tym do czegoś trzeba mieć słuch. Ja mam akurat słuch do języka, ja to słyszę. Wiem, że moja babcia nie mogłaby mówić takim językiem, jak Mata na przykład, chociaż pozdrawiam go raz jeszcze, ale mówiła językiem innym i to było piękne, jak ten język odpowiadał tym czasom, w którym żyła. Ale rzeczywiście to nie było łatwe. Trzeba było bardzo tak uważnie pisać to, ale było to takie, to tak teraz był konkurs chopinowski, widziałam, jak ludzie grają tego Chopina. No to właśnie z taką miłością, jak oni te klawisze poruszali, z taką miłością ja pisałam te słowa, te zdania, takie przedwojenne, takie
tam, ależ pan się mylisz, drogi panie. I takie tam różne detale, że tam wzięłam fiakra, aby do miasta się udać na zakupy. No przecież to jest piękne i to jest to, że mamy ten nasz język polski tak bogaty, tak właśnie możemy z nim robić, co chcemy, ale nie zawsze chcemy. A jest jakieś nazwisko autorki, autora pamiętników, dzienników, które jakoś są pani wyjątkowo bliskie, które pani i by poleciła jako innym czytelnikom, ale też do których wraca? Nie, ja z zasady nie polecam książek, bo wiem, że to jest sprawa bardzo indywidualna, że każdy musi znaleźć swojego autora, swój świat w tej książce, który mu odpowiada, który mu jest bliski. Także nie, jest tego bardzo dużo. Każdy natrafi na jakieś pamiętniki, które go zainteresują. To jest sprawa jaką książkę się czyta, jaką książkę się lubi, to jest indywidualny. Ten właśnie kontakt, ta więź, która następuje między czytelnikiem a piszącym, czy tym, który książkę napisał, i bardzo ona jest indywidualna. Ale jak się szuka, no to łatwo, to nie trudno znaleźć. Aż zechciałaby pani nam przybliżyć ten język właśnie pamiętników z siły rzeczy, czy jednak... No właśnie, ale ja właściwie miałam ochotę przeczytać takie rzeczy, co się nazywa Foka, o tej samotności w Nicei. Dobrze, ale, jasne. Ale może państwo wybiorą, bo wydaje mi się, że zbyt dużo czasu nie mamy, więc tego czytania za wiele być nie może. Tutaj kolega podejdzie już podłączy mikrofon. To niech będzie ta współczesna Nicea. Dlaczego by nie? Przypomnijmy, że zachęcamy do tego, żeby po książkę sięgać i te... I można ją właśnie czytać, chciałem powiedzieć, tak na kilku poziomach i właśnie dla tej radości z obcowania z językiem, z frazą. Ale tak, zaraz, to może ja też... I z myślami autorki. Ja ją jeszcze muszę znaleźć tylko. Tu akurat znalazłam nie Fokę, tylko jednak to, o czym pan mówił, więc zacznę od tego. Sierpień, rok 1939. Wczoraj Dudek przyniósł maski przeciwgazowe, które gdzieś dostał. Dzieci śmiały się i zaraz zaczęły je przymierzać przed lustrem, ale im zabrałam i schowałam szybko do szuflady. Nie mogłam na to patrzeć. W nocy obudziłam się i nagle wybuchnęłam płaczem gwałtownym, niepowstrzymanym, nieukojonym. Łzy same po policzkach mi spływały. Twarz poduszki wcisnęłam, Dawida nie chcąc obudzić, ale on spał jak dziecko. Wrzesień 1939. Prawdopodobnie będziemy musieli opuścić nasz dom. Mówią, że na pewien czas. Dawid już przygotowuje wóz i konie. Pakujemy się. Nie wiem, co zabrać, co zostawić, wszystko z ląk mi leci. Te zeszyty powierzę naszej wiernej gospodzie Anielci, niech je na razie przechowa na wsi. Dam jej także część cennych pamiątek rodzinnych, u niej nie zginą ani nie wpadną obce ręce. Meble, obrazy, dywany, fortepian zostają, aż do chwili, kiedy będziemy mogli wrócić. Dom zamknąć trzeba będzie, ogród też. Mam nadzieję, że ktoś się zajmie naszymi zwierzętami, nakarmi je, napoi. Mąż krzyczy, żeby zabierać jak najmniej rzeczy, ale ja już sama nie wiem, co robić. To są ostatnie strony pamiętnika babci. To jeszcze dodam, że kiedy czytałem pierwszy raz ten fragment, od razu wróciłem do końca tej części współczesnej, gdzie pani żegna się ze swoim synem na granicy polsko-niemieckiej, kiedy on zostaje, a pani wraca do Polski niejako i... Emocje wydał, nie wiem, czy to był świadomy zabieg z pani strony, ale emocje, które towarzyszyły mi jako czytelnikowi w momencie, kiedy kończy się ten dziennik i idą w nieznane pani rodzina,
I w ten moment, kiedy pani żegna się ze swoim synem na tej granicy, to jakoś bardzo, bardzo mi to zagrało i nie wiem, czy to jest świadomie, czy nieświadomie, ale ta książka właśnie pod tym względem jeszcze sprawia taką niesamowitą przyjemność, że czytają się te dwie historie niejako i się do nich wraca. Wraca, bo właśnie się człowiek patrzy, czy to są emocje te same, czy to może słowa, fraza. Okazało się, że nie, fraza nie była ta sama. Tam nie były te same słowa użyte, ale jednak emocje czytelnikowi towarzyszące były niemalże identyczne. Tak, no bo to tak w życiu jest, że emocje wracają. Wracają dobre i złe chwile i my po prostu nie wiemy, co nam się wydarzy, jak dalece to, co już kiedyś się działo, spotka nas znowu. To jest właśnie ta tajemnica życia, że nigdy nie wiemy, co czeka na następnym zakrętem. Czasem myślimy, że to coś było tak złego, że już się w życiu nie zdarzy, a potem okazuje się, że zło wróciło, ale tak samo wraca i dobro. No ale przeczytam teraz, bo lubię, znalazłam Fokę. Zobaczyłam ją już pierwszego dnia, tylko jeszcze nie wiedziałam, że to ona. Szary, podłużny kształt na plaży, gdzieś na granicy mokrego piasku i wody. Jaki zabawny, pomyślałam. Kamień? Wygląda jak foka. A potem, kiedy minęły dni i dopełniła się samotność, kiedy na plaży nie było już ludzi, nie oddzielał nas sznur samochodów, a na promenadzie też nie było nikogo oprócz samotnych mew, spotkałam ją naprawdę. Wyszłam na balkon, aby przywitać pustą plażę, przebiec po niej chociażby tylko wzrokiem i zobaczyłam nieco podobny do góry pyszczek i czarne oczy patrzące wprost na mnie. Odtąd widujemy się codziennie. Rano kawa, wiadomości w telefonie, potem wychodzę na balkon na spotkanie z foką, a ona już na mnie czeka. Boję się, wiesz, mówię do niej. Albo nie, dziś się nie boję i ty się nie boisz, prawda, foko? Dziś się opalam, nie myślę o powrocie, o bliskim, o zamknięciu, z którego nie widzę wyjścia. Dziś sobie porozmawiamy o niczym. Dobrze, foko? Zgadza się oczywiście, jak zwykle ze wszystkim się ze mną zgadza. Tym się różni od ludzi. Spotykam jej wzrok. O Jezu. No, kochani, teraz to już mam. Tym się różni od ludzi. Spotykam jej wzrok. No jak tam, pytam. Powoli, dzień po dniu, staje się punktem odniesienia, wzorem stałości i wierności. Zawsze ma dla mnie czas. Zawsze jest. Tak jak ciągle jeszcze jestem ja. Ona i ja, dwa punkty na nieruchomej mapie świata. Mówię do niej o różnych rzeczach. Pytam ją, co ugotować sobie na obiad, abym wreszcie potrafiła to zjeść. Obiecuję, że nie będę piła ani kropli różowego wina, od którego boli mnie żołądek, po czym nalewam sobie szklaneczkę. Mówię o jej lęku, o którym wiem wszystko, a na pewno bardzo dużo. Mówię tak, jak nie mogę mówić do nikogo z bliskich, bo przecież nie chcę przed nimi przyznać się, że się boję, skoro oni i tak już się o mnie niepokoją. Wiesz, Foko, co to jest lęk? Pytam, opierając głowę o poręcz balkonu, bo ja wiem, dużo o tym czytałam. A ona tam na plaży słucha mnie z uwagą, nie zważając na morskie fale, które oblewają ją ze wszystkich stron, bo właśnie zerwał się wiatr. Lęk ma swoje miejsce w naszej głowie, tłumaczę jej. Czytałam, że za lęk odpowiada tak zwane ciałko migdałowate. U dzieci, takich jak ja, które przeżyły katastrofę, to ciałko jest uszkodzone. Wytwarza tego lęku o wiele za dużo, bez kontroli, ponad miarę. Boimy się, zanim to sobie naprawdę uświadomimy. Boją się nasze stopy, nasze dłonie, potem serce, żołądek i gardło, choć jeszcze nie wiemy, czego się boimy i dlaczego. Ale on już się w nas rozlewa, ten lęk. Wiesz, Foko? Już w nas dygocze, tak jak we mnie. Wiem, odpowiada. Nie przegonię twojego lęku, ale możesz o tym ze mną rozmawiać. Będziesz się bała może trochę mniej. I tak nam mijają dni. Ranki z kawą, popołudnie, potem zachód słońca, które ślicznie oświetla jej okrągły łebek. A ona lubi słońce, tak jak ja. Czasem zaglądam do niej jeszcze późno wieczorem. Wychylam się z balkonu, jej już nie widać, ale wiem, że tam jest. Jej też mówię dobranoc, do jutra.
bo wiem, że ona będzie na pewno, cokolwiek by się stało, ona mi pozostanie. Mijają dni, poza rozmowami z Foką chodzę na zakupy, gotuję, jem albo i nie, czytam ciągle te same książki, walczę z sennością, z niemożnością, z przemożną chęcią położenia się do łóżka i nie wstawania z niego w ogóle nigdy. Więc tylko na nim siadam. Walczę, chcę stąd wyjechać. Chwytam się tego pragnienia, nadziei i konieczności. Wiem, że muszę stąd uciec, bo to jest jedyne, co umiem – uciekać. Wreszcie któregoś dnia pojawia się plan. Potem plan się przybliża, a później pakuję już walizki. Zajmuję się tylko pakowaniem. Kupuję dla znajomych mydełka w kształcie cytryn. Na pewno im się przydadzą. To jedyne prezenty, na inne nie jest teraz czas. Wychodzę na balkon, aby zaczerpnąć świeżego powietrza, popatrzeć na morze. Żegnam się z nim powoli. Z Foką na razie pożegnać się nie umiem. Któregoś dnia rankiem budzi mnie hałas. Odwykłam już od hałasu. Otwieram szeroko drzwi balkonowe. Na dole dzieje się coś niedobrego. Potężna żółta maszyna, dźwig czy koparka, toczy przed sobą wielkie kamienie. Wygląda, jakby budowała z nich jakiś pomost. Patrzę, nie wierzę, ale już wiem, co się stanie. Wielki, żółty potwór otacza moją Fokę, osacza ją, wreszcie porywa żelaznymi szczękami i rzuca z hałasem na stertę kamieni podobnych do niej. Podobnych do niej? Chciałam krzyknąć, jeszcze coś do niej powiedzieć, zawołać, ale to już nie była ona. Z każdą chwilą, z każdą sekundą coraz bardziej stawała się kamieniem. Zanim wydobyłam z siebie głos, już nim była. Podobnym do innych, szarym, milczącym. Jeszcze na chwilę na mgnienie spotkały się nasze oczy, a potem kolejny kamień znalazł się w zębach maszyny, zawirował, spadł i ukrył ją przede mną. W dniu wyjazdu długo żegnałam się z plażą, z całym tym błękitem, lazurem, który mnie otaczał, pocieszał, wspomagał przez te długie dni. Omiotłam też wzrokiem stertę kamieni na piasku, które powoli stawały się pomostem. Tam między nimi była moja Foka. A może nie? A jeśli jednak była prawdziwa, może po prostu odpłynęła którejś nocy i wróciła tam, skąd pochodziła, tak jak teraz wracam ja. Może znalazła się tu na obcej wodzie, w ciepłym, błękitnym morzu, tylko po to, aby mnie pocieszać, wybawiać, zrozumieć. Dziękuję bardzo. I to są te fragmenty, kiedy mówiłem na początku, że ta książka urzeka w ten sposób, że w sposób taki radosny potrafi opowiadać o rzeczach, co by nie było smutnych. I to jest, myślę, że coś, z czym trzeba się urodzić, to jest talent po prostu literacki, którego pani na pewno odmówić nie można. Pani Romo, ja bardzo, bardzo dziękuję w imieniu tej Wrocławskiego Domu Literatury za to, w imieniu Wrocławia, że pani zechciała nas odwiedzić. Spokojnie, pani Roma jeszcze zostaje tutaj z nami, więc będzie czas, żeby porozmawiać, pewnie zebrać autograf na książce. Bardzo, bardzo dziękujemy także państwu za to, że zechcieli do nas dzisiaj odwiedzić. Chciałam jeszcze podziękować panu za to wrażliwe, serdeczne, miłe i ciepłą rozmowę. To jest szalenie ważne, spotkać rozmówcę, z którym łatwo i miło i ciepło się rozmawia. Dziękuję państwu, którzy przybyliście tutaj bardzo serdecznie za wasze oczy, za wasze uśmiechy. Nie potrafiłabym bez was, jednak nie jestem wirtualną osobą. Ale dziękuję też wszystkim tym, którzy słuchali nas, gdziekolwiek by byli. I wierzę w to, że ta więź, którą zadzierzgnęliśmy nawet na odległość, jakoś istniała i nam się przyda do czegoś. Wszystkiego dobrego życzę wam. Jak to się mówi w Krakowie, mówią mi wszyscy zdrówka, pani Romo, więc podaję to dalej. Bardzo dziękujemy.